Pozwól, że opowiem Ci historię. Cześć, tu mistrz gry Tomek, a to jest pierwsza część prezentacji kampanii do D&D Red Hand of Doom pod tytułem Opis najkrótszy. Materiał zawiera spoilery. Red Hand of Doom to kampania wojenna. To przygoda o starciach wielkich armii, o wielkich bitwach, o oblężeniach. Jak w takim otoczeniu odnajdują się bohaterowie graczy? Czy są w ogóle potrzebni? Odpowiedź brzmi: jak cholera. Tylko nie przypada im tutaj rola szeregowców, którzy toną w błocie jesiennej gawędy, ale tych postaci z filmów wojennych, które oglądać lubimy najbardziej. Jest to opowieść o komandosach, którzy dokonują czynów zmieniających dzieje wojny, o bohaterach wojennych, o szpiegach. Czym więc zajmują się bohaterowie Red Hand of Doom? Po pierwsze, to im właśnie dane jest zauważyć, że sielskiej i anielskiej, generycznej i sympatycznej dolinie rzeki Elsiry zagraża apokaliptyczne niebezpieczeństwo. Mianowicie planuje na nią uderzyć wielotysięczna horda goblinoidów. Bohaterowie mogą nie tylko zaraportować o tym zagrożeniu, ale również spowolnić marsz hordy, wysadzając most na jej drodze. A następnie już we współpracy z władzami Doliny Elsiry bohaterowie mogą wykonać kilka komandoskich misji. Najciekawszą z nich jest zniszczenie laboratorium z tajną bronią wroga, czyli takiej wylęgarni smokowców. Bohaterowie mogą również zniszczyć, zerwać, unieważnić sojusz hordy z absolutnie najciekawszą postacią całej kampanii, takim liczem druidem, który potencjalnie może stworzyć dla hordy armię nieumarłych. No i wreszcie kulminacja, wielki finał. Bohaterowie mogą wziąć udział w oblężeniu, w obronie dokładnie, stolicy Doliny Elsiry, miasta Brindol. Czym tam z kolei zajmuje się bohater w D&D? Ano, bierze udział w wypadzie mającym na celu zniszczyć artylerię wroga. Zapobiega próbom asasynacji własnych dowódców. No i oczywiście sam rozwala dowództwo przeciwnika. A skoro jesteśmy przy tym dowództwie, to o hordzie słów kilka. Głową tego wszystkiego jest mroczna bogini Tiamat, przez Jankesów zwana Tiamat, a oficjalnie już uznana za odpowiednik dragonlensowej Takizis. Sama Tiamat nie biega po polach bitewnych i nie atakuje Brindol, ona musi pozostawać tam w swoim piekle czy w otchłani, której opuścić nie może. Jedyne co może robić, to przez na wpół otwarty portal podsyłać stamtąd pomoc materialną i różnego rodzaju stwory i magię, żeby wesprzeć swoich agentów w naszym planie materialnym, w pierwszej materialnej. A kim są ci agenci, zapytasz? No to proste, są to kapłani Takizis, czyli Tiamat, którzy w tej całej wojnie najeźdźczej i zdobywczej upatrują dla siebie szansy na to, aby stać się kimś pomiędzy kardynałami a gestapo na zdobytych terenach. Tym z kolei służą zjednoczone przez kapłanów dziesiątki plemion najrozmaitszego zielonoskórego tałataństwa, od goblina do ogra, nawet gigantów paru się trafiło. Także jest to urozmaicona horda. Na czele tego wszystkiego, tej ziemskiej odnogi hordy, stoi arcykapłan Tiamat. Przyznam to z przykrością, że jest to duże rozczarowanie tej kampanii, chyba największe. Jest to po prostu nieciekawa postać, mimo że to jest teoretycznie półsmok. No, to wszystko się jakoś nie wydaje podniecające, gdy po kilku miesiącach grania stajemy do ostatniej walki i się okazuje, że głównym przeciwnikiem jest hobgoblin. Pamiętam rozczarowanie moich graczy, więc na wszelki wypadek zaprezentuję alternatywy. Celem głównego złego jest
zostać królem Doliny El-Siry. Celem jego kapłanów przejąć rząd dusz nad jej mieszkańcami. A celem goblinów... Łupić, łupić, łupić. Jak widzisz, nie są to szczególnie finezyjne cele, bowiem nie z finezji słynie Red Hand of Doom, a z epickości i z doskonałych walk. Świetnie pomyślanych przeciwników, świetnie zaprojektowanych od strony taktycznej potyczek. Do części z nich dołączone są grille, czyli te kratownice, i to walka jest kwintesencją Red Hand of Doom. Walka w najlepszym możliwym wydaniu. A top of the top tej walki jest 5 starć ze smokami, które dowodzą dywizjami hordy. Tam konkretnie są tacy smoczy władcy, którzy teoretycznie tym dowodzą, a smoki teoretycznie mają ich tylko wodzić, ale w praktyce to chyba wychodzi zupełnie odwrotnie. Okej, da się więc powiedzieć, że w Red Hand of Doom około 1/4 spotkań polega na odgrywaniu postaci, rozwiązywaniu zagadek, tudzież skradaniu się. Ale pozostałe 75% to jest świetnie zaprojektowana walka. Czuj się więc uprzedzony. To jest kampania o walce. A jeśli ktoś tego nie lubi, to się wynudzi. Red Hand of Doom to kampania na poziomy 5, bodajże 12. Czyli sweet spot of D&D. Te poziomy, na które gra się w ten system najlepiej, bo postać jest już na tyle potężna, że nie boi się byle skaleczenia, a jednocześnie nie jest jeszcze superherosem z mangi czy tam innego Marvela. A skąd ten tytuł, zapytasz? Co to znaczy Red Hand of Doom w ogóle? Red Hand of Doom, czyli czerwona dłoń zagłady, to znak, który horda ma na sztandarach. Goblini tradycyjnie przybijają odcisk swojej kaprawej łapy na sztandarach, tak jak we Władcy Pierścieni, no ale tutaj jest to łapa malowana we krwi, więc czerwona, ale te 5 paluchów ma dodatkowe znaczenie. Otóż bogini Tiamat jest smokiem o 5 głowach i stąd ten osobliwy symbol. Kilka razy już w mojej dotychczasowej opowieści pobrzmiały słowa Dragonlance, Takizys, Smokowcy, Smoczy Władcy. Co to oznacza? Ano oznacza to, że Red Hand of Doom ma to samo DNA, co ta pierwsza, najważniejsza i najlepsza saga Dragonlance. Czyli tym DNA jest takie słowo na E. Epickość. To jest kampania, grając w którą gracze nie dość, że się świetnie przy tym bawią, to mają poczucie, że mają realny wpływ na kształt świata. Ratują autentycznie kilkadziesiąt tysięcy istnień i ową wspomnianą Dolinę El-Siry. Jest i drugi powód, oprócz epickości, który skłonił mnie do wybrania Red Hand of Doom do omawiania tutaj. Jest to poziom edytorski tej kampanii. Minęło 20 mniej więcej lat, odkąd to prowadziłem, bo prowadziłem to w trzeciej edycji. To jest kampania do trzeciej edycji. A do dziś pamiętam część ilustracji z tej przygody. Grille, mapy i arty są po prostu niesamowite. Niesamowicie inspirujące, nie tyle zapładniające wyobraźnię, co wręcz formatujące ją na całe życie. Jak widać po moim skromnym przykładzie. A autorem Red Hand of Doom jest, a no któżby inny, Richard Baker. Ten sam facet, który napisał Lost Mine of Phandelver czy Dark of the Moon oraz stworzył świat Birthright, czyli mój ulubiony game designer. Gdybym miał jednym sloganem reklamowym opisać Red Hand of Doom, użyłbym zdania: majestatyczna epickość heroik fantazy. I to jest powód, dla którego uważam tę kampanię za najlepszą, jaką poprowadziłem w DDK-ach i dlatego wybrałem ją do omawiania w cyklu Pozwól, że opowiem Ci historię. Jeśli i Ciebie kręci majestatyczna epickość heroik fantazy, serdecznie zapraszam do wysłuchania pozostałych odcinków. W tym to już wszystko. Następny nosi tytuł Zahaczki. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.